Określenie córy Koryntu odnosi się do prostytutek, a historia tego powiedzenia sięga wielu stuleci. W starożytnym Koryncie, bogatym mieście leżącym na styku wielu szlaków handlowych, prostytucja kwitła na niespotykaną w świecie greckim skalę. Nad Koryntem górowało wzgórze, na którego szczycie wznosiła się świątynia Afrodyty. W przyświątynnych budynkach kapłanki Afrodyty oferowały dla odwiedzających to miejsce podróżnych swoje usługi, zwane sakralną prostytucją. Według Strabona, greckiego historyka i geografa, liczba kapłanek prostytutek tylko w jednej świątyni miała dochodzić nawet do 1000.